Hej, cześć, witajcie. Tak, wiem, 2 albo 3 tygodnie, jeśli się nie mylę, mnie nie było na tym kanale. Wcale to nie ze sprawą tego, że Xonmi ma dramę z szeryfem, aka szoferem Commentary. Wcale to nie ma nic wspólnego. Może założę kiedyś serię skomentowania na tym kanale. Nie wiem, może się kiedyś na ten temat wypowiem. Nie wiem, bądź co bądź, dzisiaj gramy sobie w gierkę, którą miałem ogrywać już jakiś czas temu, czyli Mr. Meat. Kiedyś nazywał się to Psychopat. Coś tam nie pamiętam już, bo to było jakieś 2 lata temu. Stare czasy. Bądź co bądź, kiedyś nazwa była inna, gdyż Keplerians Horror Games zwyczajnie tą grę kupili i bardzo dużo pozmieniali. Przez czas, jak nie grałem, było kilka update'ów, więc sprawdzimy, co się zmieniło. Ale okej, zaginiona. Jakaś Amelia, nie znam, 28 lat, brunetka, bardzo mi się to przyda. Oferowana nagroda. Ale gdzie ta nagroda? No ja chcę wiedzieć, ile ja cashu za to dostanę, za uratowanie ją. Kilka tygodni temu zaczęła staż w firmie Mr. Meat, od tamtej pory nie ma o niej wieści. No i trudno, najwyżej zginie. Kto umrze, to umrze i trudno. Oczywiście damy tryb łatwy. I na poziomie trudności łatwym to wygląda tak, że Mr. Meat porusza się bardzo wolno. 3 zamki w drzwiach, podłoga nie skrzypi. Przecież ja tego nie przejdę, to jest za trudne. Tym bardziej dlatego, że gram w zasadzie na telefonie, gdyż jest to gierka mobilna. Oho, jedziemy autem. Widać Lamborghini. Podjechaliśmy. Wychodzimy. I co my tutaj mamy? No, jak na grę mobilną, to się prezentuje naprawdę ładnie. Wchodzimy, zamykamy furtkę. I pierwsza rzecz, jaka mi się podoba. Mamy shotgun. To jest, tak, shotgun, chyba się nie mylę. I w ten oto sposób będziemy mogli zabić pana mięsko na dzień dobry. Dobra, wbijam. No, zamknięte. Sprawdźmy tu. Będziemy potrzebować. Raczej będziemy potrzebować klucza. Tak mi mój mózg podpowiada. I co my tu mamy? Się zdziwiłem trochę. Czemu nie mogę tego czerwonego przycisku kliknąć? To ja nie wiem. Drzwi. No wszystko pozamykane. Tutaj nie można przez to przejść. Teraz wchodzimy, może garaż będzie otwarty? Nie, nie jest otwarty garaż, niestety. Nie wiem, to taki żywopłot w połączeniu z płotem. Ciekawe. Jak będę miał kiedyś swój dom własny, to też będę taki mieć. Obstawiam, że trzeba to wybić, tak? Wow! Trochę zladżyło. Czekajcie, bo ja mam obawy, gdzie pan mięsko może być. Chyba słyszę kroki. O kuźwa. Czekajcie. Co ty za dźwięki wydajesz, ty? Czemu to nie ma więcej naboi? Otwieraj! Nie! Czemu to nie ma więcej naboi? Co za debil wchodzi do domu psychopaty z shotgunem, mając tylko jeden nabój? A zeżrij se. Ała. No dobrze. Ile mamy szans? Bo w grę nie było 5. O, noc pierwsza. Okej. Gdzieś się budzimy. Jakiś. Jakaś komórka dla dziecka? Czy coś w tym stylu? Oczywiście drzwi zamknięte. A więc to tak. Jak? O! Ej. Zwracam tej grze honor, jak na grę mobilną, to jest naprawdę super gierka. Co to jest za chrumas? Okej, ja nie będę do tego podchodzić. Odnoszę wrażenie, że lepiej nie. Czekajcie, teraz możemy się w parkour pobawić. Czekajcie, wskoczę na ten śmietnik. O! Może tu się będzie. Nie, chyba się nie da tak zgliczować. Czemu ja nie mogę po prostu tego otworzyć i stąd uciec? No ja nie wiem. Do auta wejść chyba nie możemy. O, Mr. Meat, ta firma. Mamy rejestrację. Jakąś. Do tamtej świni lepiej się chyba nie zbliżać. Sprawdźmy, co jest tutaj. Okej.
Lina do studni. Powinien powieść tu przedmiot, by skorzystać ze studni. No tylko jaki przedmiot? Nie, może tą świnię tam powieszę? W sumie nie wiem, czy ona jest agresywna, czy nie. Ja nie sprawdzałem i wolę nie sprawdzać. Nie chce mi się tego czytać. A bo dobra. 1990 rok. Ten miły naukowiec powiedział mi dziś coś naprawdę okropnego. Mówił, że tata źle mnie traktuje. Powiedział, że muszę być odważna i zmusi go, żeby powiedziała mi prawdę. Nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Czy mój tata kłamie? Nie kocha mnie? Może cię kocha, ale w inny sposób niż byś tego chciała. Pójdę jutro do stodoły i wślizgnę się do laboratorium w studni. Chcę wiedzieć, co tam się dzieje. Czy moja mama tam będzie? Ja nie wiem. Czyli ta studnia prowadzi do laboratorium. Ciekawe. By otworzyć, potrzebujesz elementu pasującego do tego otworu. Jeju, jak ja mam stąd uciec, jak tam jest ta gruba świnia? Czy to są te drzwi, które były kajdankami zabite? W sensie tą kłódką? Bo coś podejrzewam, że tak. Ona ma jakiś znaczek. O, można się tu skryć w razie czego. Nie ma źle. Dobra, spraw. A można w razie czego tu wejść? Nie, nie można. Szkoda, chyba że ten. Nie, nie można niestety. Zostaw mnie! Zostaw! Zostaw mnie! Idź! Idź! Chamie ze wsi. W sumie świnia, więc jest ze wsi. Chamie! Ej, dobra, ona za inteligentna nie jest. Możemy się tak bawić, ale zostaw mnie. To nie jest zabawne. Znaczy, może dla ciebie, ale dla mnie nie, bo mnie świnia gruba goni. Zostaw mnie. Nie, 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 nie. O, tu mnie nie chycisz. Masz laga mózgu. Okej. Może cię trochę za bardzo masz na dupie napis 13. To twój wiek? Ja nie wiem, nie? Dobra, teraz szybko, póki ma laga mózgu. Uciekać? Chyć mnie? Głupia szmata. Czekajcie, a można na nią wejść? Ej, nie, dobra, bo to źle wygląda chyba. To jest to serce, co mi jest potrzebne do tego kibla. Uciekam. Czemu tu nie ma sprinta? No, okej, ta świnia widać się nie zorientowała, że ja właśnie uciekłem. Ale czemu tu nie ma sprinta w tej grze, ja się pytam. To jest takie bez sensu. Może. Oj, teraz to można elegancko otwierać. Na wszelki wypadek zamknę je za sobą. W razie czego będę krzyczeć zajęte i. O! Okej, jak na grę mobilną to się zaczyna wyglądać coraz ładniej. Tu są jakieś puszki. No ja powątpiewam, żeby tu było coś ciekawego. O, gdzie my wyjdziemy? My. Mięsko się wysypało. Gdzie ja jestem? Czy ja właśnie wyszedłem z jego lodówki? A on mnie nie usłyszał, pierdziel. Nie, jednak mnie usłyszał. Wykrakałem. No chodź. Pizza. Też lubię pizzę. Widać po twoim wyglądzie, że dosyć lubisz pizzę. Ale panie, zostaw mnie pan. Bo od pana śmierdzi, nie? Czemu nie możesz. Coś, co on powiedział? I got you? Dobrze zrozumiałem? Telefon. Dzwonię do mamy. Zadzwoniłeś na policję i nadchodzi. Potrzebujesz dowodu na zatrzymanie pana Mit przez policję. W przeciwnym razie odejdzie. Czy tu przyjedzie policja? Powinni go zastrzelić. W końcu to chyba się dzieje w Ameryce, a Ameryka dla mnie z tego słynie przynajmniej. Czy ja słyszę tą świnię? Dobra, nieważne. Okej. No nie. No przecież ja. Dobra. Ta świnia jest za głupia najwyraźniej. No, za głupia jest i brudna. W sumie świnie chyba nie są zbyt inteligentnymi zwierzętami. Chyba, nie wiem. Nic mi nie wiadomo o świniach. Dobra, idziemy tędy. Kurde, jak tak dalej pójdzie, to ja tą grę jeszcze przejdę. Na luzaku.
To tylko gra mobilna. O! Czekajcie. Policja tam jest! Czekaj. Dobra, lecę do pana policjanta. Panie władzo! Po co zadzwoniłeś? Potrzebuję dowodu na... Chłopie! Jakie to jest bez sensu? Jaki chamski troll. Może mnie nie zauważy. Czekajcie, gdzie on jest. Nie! Nie zauważyłem go, a już chciałem do pana policjanta biec, a tu się okazało, że ten gru... Ja myślałem, że on tam tymi drzwiami do domu wszedł. Serio, tylko trzy szanse. Dobra, ja chyba tego jednak nie przetrwam. Okej, czy można tą dziurę rozwalić? Chyba nie. Chyba nie. Okej. Wow! Podejrzewam, że chyba powinienem zacząć uciekać. Tak szybko to zjadłaś? Jezus. Czekajcie. Bo... Zostaw mnie. Nie! Dobra. Można robić uniki. Jak przed ciosami normalnie. Dobra. Można te grabie wziąć, bo... Nie. Mogę bardziej być ostrożny w sumie. Ale i tak raczej by tego nie przeszedł. Co ty tam pichcisz? Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Nie, on mnie tym walnie teraz. Nie, myślałem, że mnie walnie tym. Wiecie, z czym mi się to skojarzyło, że nie ma tej nogi? W filmie Straszny Film 4 tam była parodia Piły, nie? I miał sobie jeden ziomuś, nie pamiętam jak on się nazywał, odciąć nogę, nie? I go sprowokowano do tego i odciął tą nogę, ale odciął złą nogę, bo odciął sobie lewą, a na prawej były te łańcuchy. To była niezła komedia. Dobra, także to by było chyba na tyle, słuchajcie. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się za kolejne 2 albo 3 tygodnie. Może nawet jeszcze w tym tygodniu coś będzie, nie obiecuję, ale może coś będzie. Ja nie wiem, okaże się. Także.